Siema, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki będzie, można by powiedzieć, luźny motovlog, ponieważ korzystam z ostatniej pogody, jaka jest możliwa, i staram się przy okazji coś nagrywać. Teraz najprawdopodobniej chyba pojadę na myj, nie umyć motor. No i mam trzy rozwiązania. Albo jechać przez 10 km i gadać do was. Albo jechać przez 10 km i nic nie gadać. Albo po prostu wyłączyć kamerę i dopiero włączyć, jak dojadę na miejsce. Przypuszczam, że coś będę gadał, więc może wam opowiem coś o kierownicy, bo jak niektórzy zauważyli, kierownicę mam nową. Kierownica jest nowa z poprzeczką. Tak to wygląda. Jak niektórzy na Facebooku widzieli, to miałem wypadek. No i tak, co zostało zmienione, jest nowy wydech. Jest nowy wydech, tłumik znaczy. Nowe handbary, nowe lusterko, nowe liczniki. Jeden jest nowy kierunkowskaz. A tak to nic prawie się nie stało poważnego. I tak, pojedziemy sobie tutaj w prawo. Tak to nic właśnie się nie stało poważnego, tyle że zderzyłem się z ciągnikiem. Wpadłem w brony. No i tak się to właśnie stało. Teraz jest przy tej kierownicy taka bardziej pozycja nachylona. Pod górkę daję radę. Muszę zwolnić, bo tira nie będę wyprzedzał raczej. No i tak, bardziej pozycja jest nachylona. A w ogóle ogólnie to lepiej wygląda. Całkiem motorek z taką kierownicą. Także ogólnie tak wyglądała sytuacja. Poszedłem trochę, no zacząłem hamować tylnym hamulcem. Wywaliło mnie trochę bokiem. I tłumikiem się wpieprzyłem w brony. No i od razu był ślizg na drugą stronę asfaltu. Wyprzedziłbym, ale wolę nie, bo wieje troszkę. A zapasu mocy w tym silniku nie ma. Więc ryzykował nie będę. Mam nadzieję, że słychać tego tutaj, jak mówię, bo trochę z wydechu się drze. Także nie wiem, ale mam nadzieję, że wszystko fajnie słychać. Teraz sobie fajnie pojadę na myjnie do Połańca. Umyję za 2 albo 3 zł, tak na szybkiego, bo trochę jest taki, no,
brudny taki osad jest z tego, z ostatniej niedzieli, co my jeździli, byliśmy na zlocie w Dobryninie i ogólnie myślę, a umyję, pogoda jest, to się nie ubrudzi. Jest około 20 stopni, także jest tak fajnie bardzo. Aż dziwne, ostatnia taka pogoda w tym miesiącu. Się zapowiada jeszcze może jutro i już sobota, piątek, sobota. Od piątku ma się czuć pogoda. Także nie pojeżdżę. I tak sobie jedziemy. Ubrałem zwykłe rękawiczki, takie, żeby tylko były, bo myślę, nie ma potrzeby tamtych innych ubierać, te wystarczą, jest ciepło. Tak samo w kurtce bez podpinki jadę, jest fajnie, cieplutko, lekka wentylacja. Następnym razem to dopiero pewnie wyjadę na drogi. Być może z nowym silnikiem. Chociaż ten silnik to jest niezawodny. Tyle kilometrów co zrobił i mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo przez cały sezon nic w nim nie było robione. Nawet sprawdzałem luz zaworowy, to się nie rozległy. Zawory były w takiej samej, takie same miały luzy jak ustawiałem przed sezonem, więc wszystko jest ok. Tutaj mamy myjnię, zajedziemy. O, pięknie miejsce jest, nikogo prawie nie ma. A wjedziemy sobie tutaj na dwójeczkę. I będziemy myć. Tak na szybko, bo znaczy no, nie ma co pryskać dużo. Słabe ciśnienie. Kurde, no, wszystko paruje. Chyba lepiej se to w domu umyję. Coś tak czuję, nie będę za bardzo lał. Tak, żeby ino było. To będzie szybkie mycie, normalnie. Nie chcę po silniku lać, bo jest ciepły. Żeby się nic mu nie stało. A nie święcą mnie pieniążki, żeby znowu coś kupować do niego. Znowu, no, trochę. Tu po licznikach. A, niech stracę. Nie powinno się nic stać, także byle w gaźnik nie ladzi. Będzie ok. I myk na błyszczanie. Znowu ta siatka na tym siedzeniu będzie mokra, no ale trudno. Takie, kurwa, lusterko się odkręciło. Nie mam czasu przykręcić, od niedzieli jest odkręcone. Tak jak żem czuł braku pieniądzów. To myk, złotóweczkę, czureczka i ogień.
dobrze. Próbujemy odpalać. Fajnie, spoko, wszystko wieje. Gdy jadę do domu, to będzie suchutki. Coś mi się popsuł chyba termometr. Tak pokazuje, jakby nie mógł. Tak coś czuję, bo jest chyba 57, a tak pokazuje, jakby było 90. Także powoli, tak jak mówiłem, przyzwyczajam się do kierownicy. Dopiero druga jazda na tej kierownicy, więc staram się przyzwyczaić, już prawie różnicy nie czuję. Pierwszy raz jak siadłem, to trochę tak inaczej było, ale teraz to już przyzwyczajony jestem. Kurde, na tym moście. Nie chce mi się tam jechać prosto. Strikes by my window, hits my chest right in the middle.